Witam owgidowców. Jak widzicie, komunikacja już jest zrobiona. Połączyłem wszystkie te sekcje. Jak widzicie, po kolei finalnie powiem wam, wszystko się fajnie rozkłada. Mam teraz obciążenie oczywiście, bo teraz nagrywam w nocy. Tu jest akurat ten master, czyli on pokazuje wszystkich, ze wszystkich paneli obciążenie. W tej chwili jest minus 42 ampery, ale tutaj się wiadomo, to się wszystko składa na poszczególne tej sekcje. Właśnie suma tych sekcji. To pokazuje. I to jest właśnie, czasami to właśnie przeskakuje sobie, że pokazuje jako master, ale czasami przeskakuje jako no, zwykły tutaj slave. Ale generalnie powiem wam, że fajnie to śmika. Włączyłem tutaj wiadomo z skrętkami. Finalnie połączyłem to skrętką. Pokażę wam sekwencję połączenia tutaj na screenie. Będziecie sobie mogli tutaj zobaczyć. I to wszystko jest połączone pod ten konwerter. To jest konwerter USB na RS485, który jest połączony do mojego tutaj Intela Nuka. On tutaj robi tutaj za, można powiedzieć, za serwer danych. Tu jest zwany Windows i pod Windowsem jest za pomocą VirtualBoxa wgrany Home Assistant, gdzie będę zbierał wszystkie dane, gdzie będę chciał oczywiście podłączyć oczywiście ten inwerter, który w tej chwili działa na Wi-Fi przez Desk Monitor, ale ten Desk Monitor taki jest, powiem wam, nie no, wszystko fajnie chodzi, ale chciałbym to wszystko zgrać w jedną jakby całość i mieć monitoring przez, można powiedzieć, online przez Home Assistanta. Właśnie ten Home Assistant jest zwany właśnie tutaj. Generalnie jeszcze dodatkowo zrobiłem sobie połączenie tutaj przez monitor. Mam wszystkie dane, oczywiście możemy się tutaj łączyć online, offline. Też nie trzeba mieć internetu i wszystko będę widział. Ale generalnie chodziło mi, żeby było wszystko online i będzie właśnie przez Home Assistanta podłączone właśnie tutaj, jak widzicie, na moim laptopie. Połączyłem to, poczekajcie, zaś się odświeży, bo akurat nie robiłem tego długo. Dobra, odświeżyło się. Nie wiem, czy to mi widać, ale i możemy sobie to przeskakiwać pod na poszczególne cele. W tej chwili ja się łączę się właśnie z tym tutaj Nukiem Intela poprzez internet i to używam do tego Rust Test. Taka aplikacja tutaj wam wrzucę, żebyście sobie mogli tutaj zobaczyć, jak to wygląda. I mam monitoring online, że mogę po prostu sobie przeskakiwać przez w tej chwili, no coś tutaj chyba. I problem jest takiego rodzaju, że po prostu mam sobie tutaj internet, bo to wszystko idzie przez Wi-Fi. I czasami tutaj się tutaj laguje, znaczy laguje, nie laguje się, tylko chodzi o to, że jak widzicie, czasami zrywa połączenie, bo mam słabą tutaj sieć internetową przez Wi-Fi. Trzeba po prostu naprawić, zrobić jakiś tutaj wzmacniacz, żeby to po prostu wszystko fajnie chodziło, ale generalnie to wszystko, uwierzcie mi, chodzi. Generalnie problem z Wi-Fi, ale to można zrobić sobie przez hotspota, przez komórkę. Jak widzicie, tutaj możemy się tutaj przeskakiwać pod moje sekcje i monitorować to online. No, tej czwartej sekcji nie mam, bo to są cztery. To samo oczywiście jest tutaj na moim monitorze. Jak widzicie, wszystkie tutaj parametry są widoczne. Już się tu łączy, oczywiście, jak wspominałem wcześniej, przez ten Rust Desk. To jest taka aplikacja, która online
może połączać się tutaj przez komputer i monitorować sobie wszystkie cele. Akurat w moim przypadku to jest dobre, bo często wyjeżdżam i no i czasami sobie to zaglądam, jak to wszystko wygląda, nie muszę tutaj przychodzić do tego magazynu. I fajnie tutaj wszystko tutaj to działa. Jeszcze wam pokażę. To jest pierwsza sekcja, druga sekcja, trzecia sekcja i czwarta sekcja. Oczywiście nie sugerujcie się tutaj tym tutaj wskaźnikiem tutaj pojemności, bo jest taki, może nie jest problem, ale ten magazyn, co to jest, jak widzicie, to jest 60 kW, 60 kWh. On nigdy nie był naładowany do końca, bo jest taka duża pojemność, żeby te panele naładowały ten magazyn do pełna, z tego względu, że może powiedzieć, że panele są, może moc paneli jest mniejsza i konsumpcja w czasie, załóżmy, tutaj cały czas działa i nie załadowałem jeszcze do pełna tego magazynu. Tak jak widzicie, wszystko działa, jest obciążenie tutaj. Master, jak mówiłem wcześniej, minus 18 amper, ale to się rozkłada oczywiście na poszczególne tutaj sekcje, jak wcześniej powiedziałem. Fajnie, bo magazyn jest, te baterie nie są mega obciążone. Fajnie, tam się wszystko wyrównuje. Te BMS-y są spięte i monitorują, żeby po prostu wszystko się ładnie rozkładało. I tak to się dzieje generalnie, tylko tutaj właśnie z tym wskaźnikiem tutaj pojemności jest problem z tym, znaczy nie jest problem, to mi nie przeszkadza generalnie, ale musiałbym po prostu naładować te baterie do końca, jakby do maksa i rozładować do maksa i wtedy to po prostu wszystko się układa samo. Ale to nie jest jakiś tam dla mnie mega problem, bo wszystko jest, można powiedzieć, wszystko działa. Jestem naprawdę mega zadowolony i wszystko naprawdę hula jak powinno hulać. Także jeżeli coś nie powiedziałem, jeżeli macie pytania odnośnie połączenia, może po prostu zapomniałem powiedzieć, bo tak na szybko po prostu nagrywam to odnośnie tej komunikacji, bo też to robiłem tak na szybko, ale wszystko jest połączone i cały serwer właśnie jak tutaj widzicie jest tutaj, to jest na Intelu Nuku, tam jest wgrany, to jest taki mini komputer, który po prostu jest tam wgrany Windows, z tego względu, że też mogę się przyłączać na niego tutaj online przez tego właśnie RAS deska. I wtedy on zbiera jakby wszystkie te dane. Jedyne co nie tutaj rozkminiłem, to połączenie właśnie tutaj tego falownika, żeby falownik też po prostu komunikował się tutaj przez ten komputer, ten mini komputer, który będzie połączony finalnie przez Home Assistant, który po prostu będzie zbierał wszystkie dane. To jest znowu taką, można powiedzieć, mini aplikację, mini interfejs, który bardzo fajnie będzie wszystko tutaj pokazane. W moim przypadku ten inwerter jest połączony bezpośrednio tutaj właśnie z magazynem. Nie chciałem go połączać z magazynem z tego względu, że on jest tak skonfigurowany, że zabezpiecza, może powiedzieć, podwójnie, potrójnie, poczwórnie. Ja mam tutaj zabezpieczenie na nim, mam zabezpieczenie tutaj na swoim magazynie i nie ma sensu tutaj łączyć tutaj magazynu właśnie z tym inwerterem. Z tego względu, moim zdaniem, oczywiście są różne opinie na ten temat, ale moim zdaniem lepiej to rozdzielić i mieć po prostu kontrolę nad inwerterem. Generalnie mam kontrolę nad całym magazynem zdalnie, online, ale jeszcze muszę popracować właśnie nad tym inwerterem,
żeby też zbierać dane z niego i to wszystko do, zebrać do kupy, żeby można było sobie tutaj już monitorować online wszystko w całości. Powiem wam, że ten magazyn, który tu zrobiłem, 60 kW, jest naprawdę tutaj potężny i te odbiory, które ja tutaj zamontowałem, znaczy nie zamontowałem, tylko spiąłem do niego, nie obsługują właśnie tej pojemności, bo chodzi o to, że są, bo ta moc, która po prostu jest odbierana, którą połączyłem, jak wspominałem wcześniej, może niektórzy nie wiedzą akurat, co ja tutaj połączyłem, to może jeszcze wspomnę, połączyłem pompę ciepła, sprężarkę, wodę, pompę głębinową i sprężarkę do robienia próżni, plus jeszcze klimatyzator, ale to na razie jest tak, można powiedzieć, pół na pół. Powiem wam, dlaczego później. I generalnie powiem wam, że jestem naprawdę zadowolony z tego magazynu. I oczywiście jest zrobiony samemu. To nie jest skupywane jakby w całości przez jakieś tam firmy. Dlatego taki magazyn jest naprawdę mega opłacalny w moim akurat przypadku, bo zrobiłem go samemu.